13 października obchodzony jest Dzień Ratownika Medycznego. To ludzie, którzy wykonują ciężką, odpowiedzialną pracę. Bardzo często to właśnie zespoły ratownictwa medycznego jako pierwsze pojawiają się na miejscach wypadków czy innych nagłych zdarzeń, niosąc pomoc potrzebującym. Praca zespołu ratownictwa medycznego w czasie epidemii odbywa się w szczególnie trudnych warunkach. Na wsparcie zespołu ratownictwa medycznego w czasie walki z COVID-19 Unia Europejska przekazała prawie 37 milionów złotych, które pochodziły z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostało przeznaczone m.in. na środki ochrony, wynagrodzenia, szkolenia, tymczasowe miejsca pobytu, a także wsparcie w bieżących działaniach ratowników medycznych. Projekt wspiera również radomską stację pogotowia ratunkowego. W ciągu doby zespoły ratownictwa medycznego w samym Radomiu wyjeżdżają do potrzebujących około 100 razy. Redakcja Zebratywi życzy wszystkim ratownikom medycznym dużo wytrwałości w wykonywaniu tak ważnej pracy dla zdrowia nas wszystkich.